Wy mówicie, że ja alkoholik, jak ja dopiero czwarte piwo piję. A piwo jest smaczne. Zobaczcie, jaki ma kolor fajny, bo to jest zbożowe piwo. Bardzo dobre piwo. Takie piwo należy pić. Piwo, które jest prześwituje, to jest niedobre. To jest tak jak woda. Trzeba pić piwo treściwe. O. Ja słucham sobie muzyki i piję piwo i tak należy życie spędzać. Bo takie w radości, w miłości i w przyjemności. Trzeba, zaraz pójdę coś zjeść do tego piwa. Tak. Polecam, mam piwo. Mam tego piwa, kurna, 8 skrzyń, zaraz wam pokażę. Piwo zbożowe. Tak, akuratne piwo. Zaraz wam pokażę, ile mam tego zapasu na 3 lata kwarantanny. I tak widzicie, po co się martwić, że nie można wyjść z domu? Jak można elegancko spędzić ten czas w domie bardzo przyjemnie. Nie trzeba mieć tego żądania, żeby wyjść z domu. Ściszę trochę mojego Denonika, bo on, biedaczek, mnie zakłóca. Nie trzeba tego żądania, żeby z domu wyjść. Po prostu trzeba tak się zaopatrzyć we wszystko, żeby w domu pobyt był przyjemny. I to jest recepta na całą tą kwarantannę. Dlatego nie miejcie reżimowi, nie wiem, za złe. Znaczy inaczej. Próbujcie się nie sprzeciwiać tym reżimowym decyzjom, że nie można wychodzić z domu. Po prostu dopasujcie się do tych decydentów, do ich całych tych ustaw. Siedźcie sobie w domku, kupcie sobie z 10 skrzyń piwa, wina, wszystkiego, jedzonka, muzyka tu jest w internecie, trzeba mieć dobry internet, prawda, żeby sobie tutaj słuchać. No i tak spędzajcie czas w domku i co w tym złego i po co komu wychodzić. Czasem tam można na balkon sobie wyjść, prawda, tutaj jest, o, świeże, widzicie, jakie niebo fajne, no. Słoneczko świeci, zielono jest. I po co wychodzić, jak piwko jest w domu? No i to tyle, co chciałem powiedzieć.